Witajcie. Chyba najwięcej pytań dotyczy spękaczy jedno- i dwuskładnikowych, różnic między nimi. Dziś wyjaśnię, na czym to polega. Tak wygląda efekt spękania jednoskładnikowego. Dopiero po wyschnięciu możemy przylepiać serwetki bądź papier dekupaż. Natomiast spękanie dwuskładnikowe jest już efektem finiszowym. Kładziemy je na gotową pracę. W sprzedaży jest bardzo dużo różnego rodzaju spękaczy, zależnie od wielkości czy firmy. Ja pokażę Wam najprostsze przykłady. Oto spękacz jednoskładnikowy. Kosztował mnie chyba 14 zł i myślę, że wystarczyłby na około 5 takich doniczek. Przy spękaczach dwuskładnikowych zawsze musimy kupić dwa słoiczki, ale osobno zapłacimy za słoiczek A i za słoiczek B. Występują w różnych typach. Do grubych spękań, do delikatnych spękań. Bardzo zróżnicowana jest też wielkość słoików. Słoiczek z numerem 1, tak zwany step 1, zazwyczaj ma kolor mleczny, natomiast step 2 występuje od koloru białego, tak jak widzicie, do bursztynowego. Jeżeli chodzi o step 1, to po wyschnięciu pewne gatunki się lepią, inne pozostają nielepiące. Przy spękaczu jednoskładnikowym standardem jest położenie pod spód ciemnego koloru akrylu, następnie położenie spękacza i pokrycie tego jasnym kolorem, aby umożliwić przyklejenie serwetki. Jeżeli kolejność będzie odwrotna, czyli ciemną farbę dacie jako ostatnią, nie będzie można przykleić serwetki, ponieważ wzór nie będzie widoczny. Wtedy możecie kleić np. papier do dekupaż. Już podczas malowania drugą warstwą akrylu nasz spękacz zaczyna pękać. Musicie malować jednostajnymi, zdecydowanymi ruchami, ponieważ w czasie pracy nie można poprawiać już raz pomalowanej powierzchni. W czasie poprawek pędzel zdejmie Wam spodnią warstwę spękacza. Jak już wspominałam, spękacze dwuskładnikowe kładziecie na wykończoną pracę. Step numer 1 ma mleczny kolor i dobrze go widać podczas malowania. Po wyschnięciu stepu numer 1, co zwykle trwa od godziny do 4, kładziemy step 2. Step 2 jest przeźroczysty i trzeba bardzo uważać, żeby dokładnie pokryć całą pracę. Jest to szczególnie ważne przy takich spękaczach, gdzie step numer 1 pozostaje lepiący nawet po wyschnięciu. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda już wyschnięta praca po spękaczu numer 2. Do wypełniania spękań możecie użyć różnych preparatów. Bitumu, czyli żywicy patynującej, purpuriny, bardzo drobniutkiego proszku do wypełniania spękań, a w przypadkach ekstremalnych cienia do powiek. Ja najbardziej lubię purpurinę, jest niezwykle wydajna. Purpurinę wcielam za pomocą delikatnego pędzelka do oczu. A tak wygląda efekt spękań dwuskładnikowych. Niestety trzeba liczyć się z tym, że nawet przy najlepszych chęciach i dobrym zastosowaniu materiałów może nam coś nie wyjść. Jakość spękań na przykład jest zależna od temperatury otoczenia bądź wilgotności powietrza. Zawsze można jednak umyć pracę, zaszlifować i zacząć jeszcze raz.